Szanowni Państwo, 29 kwietnia 2016 roku, dzień szczególny w życiu naszej szkoły, nadszedł czas pożegnania kolejnego rocznika uczniów klas trzecich Marynki. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, witam gości. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Rady Rodziców, a szczególnie pana Oskara Skibę. Czy jest pan? Jest pan? Tak, witam jako przewodniczący. Działania profesorskie, a szczególnie wychowawców klas naturalnych oczywiście. Witam pana dyrektora. Pełniącego obowiązki prezesa Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny. Witam pracowników szkoły, a ze szczególnym wzruszeniem witam was, drodzy absolwenci, a jestem bardzo wzruszona, zwłaszcza po tym zakończeniu w kościele hymnem Bogu Rodzicom. Do łez się wzruszyłam. Nie wiem, jak ja poprowadzę dzisiaj w formie tę piękną uroczystość. Naszą uroczystość rozpoczynamy od części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klasy 2B i oczywiście przyjaciele tejże klasy, a opieką otoczyła tę grupę pani profesor Małgorzata Woźniak. Taką kolejność wymusza organizacja sceny. Zapraszam. Thank you.
jeszcze do nauczenia się na historię i na matmę. No i położyłam się ostatecznie spać na te 2,5 godziny. Ale muszę w końcu zrozumieć tą eksterioryzację hipostazy. A zrobiłaś już może konspekt o napięciach wielbarankowych? Coś ty. Poświęciłam cały weekend na prezentację z teatru i filmów współczesnego. Chciałabym, kurczę, mieć ten pasek na świadectwie. No może teraz, w drugiej klasie się uda, bo w pierwszej to nawet nie wchodziło w grę. No ale teraz też nie będzie łatwo. Mam jeszcze szkołę muzyczną, korki z matmy, dodatkowo angielski i biologię. Rozszerzenie samo się nie przerobi. Czekaj, czekaj. Teatr, film, prezentacja. Zapomniałam, słuchaj. Wszystko robiłyśmy tydzień wcześniej.
Nie, no co ty? Pierwsza klasa to było coś. Ale teraz? Teraz nie możesz się bać, czy zdam biologii. Jest dobrze. Ale naprawdę niewyraźnie wyglądasz. Widać, że się nie wyspałaś. Co robiłaś? No, uczułam się troszeczkę. Ale dzisiaj i tak jest dobrze. Wiecie, w ogóle jest w porządku. Kupiłam sobie nowe zakreślacze. Nowy, większy plecak. Mieści do 40 książek. Jest super. Naprawdę, nie przejmujcie się. No dobra, ale słuchaj, dawno się nie widziałyśmy. Nie wiem, może pójdziemy gdzieś razem na chwilkę do kina? Nie wiem, może jutro? A w piątek? W sobotę? Wiecie co, ja bym wolała się jeszcze trochę pouczyć. We wtorek mam sprawdzę. Naprawdę. Ja nie rozumiem, bo ty chyba sobie jakoś źle organizujesz czas. I teraz przecież zawsze miałaś pasję na świadectwie, ja zresztą tak samo. Wszystko przychodziło nam z łatwością, a teraz... No ja rozumiem, że to już jest liceum, w tygodniu trzeba się trochę pouczyć. No ale że w weekend? No bez przesady. Ty chyba trochę właśnie przesadzasz. Tak jest moje podejście. Bardzo się cieszę. W końcu mówią, że liceum to złoty okres młodości. Zgadzam się. I czuję, że się skręcę. Już nie mogę się doczekać, aż to wszystko się na dobrego skręci. Źle. Ja mówię, nie zdać z matmy.
Święta ósemka. Mówiłam ci, że tu nie uczą zakonnice. Thank you.
ta tortura nigdy się nie skończy. Jaka tortura? Przecież ostatecznie nie było aż tak źle. Na początku fakt, masakra. Szczególnie jak zaczęłam dostawać pierwsze pały. Ja, szóstkowa uczennica w gimnazjum, pały. No wtedy było okropnie. Straszne zmęczenie. Hektolitr kawy. O co? A później też taka tragedia była, co? No już nie przesadzę. No ale nie pamiętasz, jak zarywaliśmy na swój pierwszym semestrze? No ale to był tylko pierwszy semestr. Potem tu się, no miałeś zarysy. No, może... No dobra, no w sumie to tragedii nie było. A właściwie to... No i tak nie mogłam znaleźć szkoły, do której mogłam się przenieść. Marika zawsze pod jakimś względem wygrywała. No pewnie, że tak. Narzekamy i narzekamy, a teraz pod koniec roku idę proszę więcej zalew niż pan, prawda? Zwyczajną kombinację, teraz będę narzekać. Bo jasne, że ciężko by było przy całym rozejrzyj się wokół siebie, bo tu właśnie w Baryce cudownie jest, proszę ciebie, tam nie jest już całe źle. Tu nie jest źle, tu nie jest źle. Ziemki zwyczaje, wszystko wydaje, mocno nie. Tam w innych szkołach mówię ci, to po to do klubów nie chodzimy. I tak spijmy, tańczym bębnikiem, serce mi się nie dowie, jak pacy. Filmowy akademii, można czasem wyspać się. Chybaju się nie zmieni, ale nie zamyka mnie. Tu nie jest źle, tu nie jest źle. Zimą chłodna, bo ale ty żwawo rozkleję się. Szczęście jest to błąd. Gimnazjum jak król, a tu nagle poczułeś fizyczny ból. Szanowni na przedmię i wielkie derby, ekspres to każdy submatriały, ale przynajmniej świetnie już wie, że każdy zdarza je. Nie umiem! Nie umiem! Czy nas
Jak się nie nauczę? Przecież uczyłam się od tych 38 lukach! Od 10 energetyków! Ja się nie nauczę! I pamiętam, kiedy ostatni raz strzynałam paznokcie, pościel nie zmieniana od miesięcy! I pamiętam, kiedy widziałam słońce! Ja się nie nauczę! No przecież się uczę! Uczeń przysiadł na gałęzi rozpaczy.
patrzy i rozmyśla o swoim ciężkim losie. Ten tytuł jest taki przydługi. Aż całkiem prawdziwy. No dawaj, czytaj. Zobaczymy, co teraz Kan wygrywa. 17-letni Albert, uczeń drugiej klasy liceum, jest nastoletnim geniuszem. No, na razie jak było mnie. Jasne. Cicho bądź i daj mi do czytania. I cały program liceum opanował przez 2 lata. Dobra, cofam. No ja myślę. Trzecia klasa jawi mu się jako niewymagający rok. Po brzegi wypowiada czasem wolno. Albert lubi mieć jednak wielu. Gdzie? Jak zajęty. Tak więc jest szczyt. Jak poradzi sobie z tą katastrofą utalentowany intelektualista? Utalentowany intelektualista. No, to chyba dramat. Ej, ale my wcale nie gorsi. Też materiał mamy opanowany. A stronę CKE polubionych? Potrzebna funkcja, on gdzie? Co to teraz były wyczyny? Piątkowe popołudnia.
potem do piekarni. Parku Chopina. No, to idziemy. Aha, i odnośnie tego. O czym byśmy rozmawiały na początku? Kurczę, zapomniałam, jakiś ciężki temat to był. O czymś na M. Kurczę, co to było? E to nieważne. No, skoro nie możemy sobie przypomnieć, to chyba nie takie ważne, no nie? Hakuna Matata. Co? Hakuna Matata znaczy nie martw się. Siła narodu nam rośnie!
Ciekawe, kiedy mi wory spod oczu zejdą. 3 lata hodowane. 3 lata. Ale fajnie było, nie? No działo się, działo. Pamiętacie naszą ostatnią wycieczkę? I co? Już koniec? Jakoś tak dziwnie. Przecież ja jestem za młoda, żeby iść na studia. No właśnie. Tęsknić będę, wiecie? Za wami, za znajomymi, przyjaciółmi, szkolnymi miłościami, profesorami. Popatrzcie po sobie śmiało, śmiało się. Jeszcze śmiali, patrzcie, patrzcie, no. Ostatnia dana zubureczka za... za to jaka? No co tu dużo mówić? Miłej dorosłości, szanowni Marynkowicze. Lećcie! Rozwijajcie skrzydła! Do boju Polsko! Kujcie żelazo i gorące! Tak! Niech moc będzie z wami! Thank you.